godzina przerwy, czekamy na znaczniki, ponieważ obie drużyny mają stroje w kolorach czerwonym. Czerwono-czarnym nawet, tu powtarzają, chociaż te spodenki po lewej stronie może są nawet trochę granatowe, ale to nieistotne. Skład drużyny Orzeł Granowo. W bramce z numerem pierwszym Kacper Kleczyński, dalej z siódemką Alan Polus, z numerem 69 Bartek Sapor, z numerem 77 Filip Bryscy, z numerem 43 Filip Gaciński, z numerem 8 Kuba Bryscy, z numerem 41 Marcin Bartkowiak, z numerem 49 Miłosz Wajper, z numerem 9 Piotr Waszkowiak i z numerem 45 Wojtek Barański. Trenerem zespołu jest pan Mikołaj Szynklewski. Orzeł Granowo w stronach czerwono-czarnych. Skład drużyny Polonia Środa już za chwileczkę, tylko trzeba uzupełnić jeszcze numery. Znaczniki wylosowane, przypadły o nie Polonii Środa Wielkopolska. Skład tej drużyny w ramce z numerem pierwszym Jan Welewski, z dalej z 11 Mateusz Duszczak, z 10 Mateusz Rosiak, z 16 Kuba Kości, z 17 Paweł Kmieciak, z 8 Florian Krajewski, z 13 Marcel Walczak i z numerem 12 Piotr Krajewski. Trenerem zespołu jest pan Paweł Hoffman i Polonia Środa Wielkopolska w strojach koloru czerwono-niebieskiego. Natomiast na potrzeby tego spotkania w żółtych oznacznikach otrzymałem informację z centrali, że rozpoczęła swoją działalność nasza turniejowa kawiarenka. Więc zapraszamy państwa serdecznie do nabycia kawa, herbata, ciasta domowego wybiegu. Kawiarenka znajduje się w holu naszej hali, a więc patrząc w stronę trybun po prawej stronie, tam za szybą, zapraszamy państwa serdecznie. Kawa, herbata oraz ciasta domowego wybiegu. Są tam także gadżety sucharów. Czy zostało coś poza czapeczkami jeszcze? Rozumiem. Są do zakupienia czapeczki sucharów. Są do nas gadżety dla każdego kibica sucharów oraz może jeszcze kibice z innych miejscowości. Natomiast jest także kilka koszulek, tak do zakupienia. Także zapraszamy państwa serdecznie do naszej kawiarenki. Mati od razu na niej. Strzelcem bramki z numerem 16 Kuba Kuść. Piotrek, jak chcesz to zobaczyć, tak szybko, to tak jest zrobić. Ale mocna drużyna, nie? Mati, i tak trzeba grać. Mati, i tak trzeba grać od razu. Mateusz Duszczak, 2-0 dla Polonii Środa Wielkopolska. Druga.
Druga Mati! Szybko, Rosiu! No ale dotknął. No to powiedz. Mati. W tym spotkaniu, a Polonia prowadzi 3-0. Idź, Mati, rzut rożny macie. Yeah.
Ale
4-1 dla Polonii Środa Wielkopolska, autorem dwóch kolejnych bramek Kuba Guść z numerem 16. A przepraszam, jest już 5-1. Polonia Środa Wielkopolska pokonuje UKS Ruła Granowo 5-1, a w kolejnym spotkaniu zobaczymy Kanarinho, Służewo i Rokity Rokietnica.